Michał Szpak zaskakuje. Muzyk, który jest właśnie w... w trakcie promowania swojego albumu. Dreamer postanowił opowiedzieć o swoich najnowszych planach. W okazji swojej wypowiedzi dla portalu jastrzabpost.pl. Muzyk postanowił zdradzić tajemnicę TVP. Na której ujawnienie czekali wszyscy fani wokalisty. A także miłośnicy jednego z najpopularniejszych z... telewizyjnych show produkowanych przez media publiczne. Wielbiciele talentu muzyka są zachwyceni. Michał Szpak zdradza największą tajemnicę jednego z programów TVP pomimo tego. Że Michał Szpak jest postacią bardzo medialną i budzącą wielkie kontrowersje. To raczej stara się unikać rozmów dotyczących swojej pracy w telewizji publicznej. Która nie cieszy się ostatnio dosyć dużym powodzeniem. Były uczestnik Eurowizji mógł jednak liczyć na wakat w... telewizji prowadzonej przez Jacka Kurskiego. Który widział idola polskiej publiczności w roli trenera w... kultowym już programie The Voice of Poland. Który od lat cieszy się wielką popularnością i... był oczkiem w głowie stacji przez bardzo długi czas. Z racji tego, że współpraca mężczyzny ze stacją układała się owocnie.
To dostał on zapytanie, kiedy widzowie będą mogli znów zobaczyć go w roli jurora i trenera w programie. To, co powiedział muzyk, wzbudziło masę pozytywnych emocji. Okazuje się, że pomimo tego, że prace nad kolejną edycją na razie nie trwają, to muzyk nadal jest zainteresowany udziałem w show. Jeśli taka edycja będzie, to nie jest to wykluczone. Aczkolwiek nie mogę teraz wydać konkretnego zdania na ten temat. Zdradził Szpak w rozmowie z reporterką jastrzabpost.pl. Jednak prawdziwa rewelacja, jaką miał muzyk, wypowiedziana została przez niego chwilę później. Sam muzyk zapytany o to, kogo widziałby w roli jurora w programie, powiedział, że chciałby wystąpić u boku dwóch legendarnych postaci świata muzyki. Fani zaczęli spekulować, że w słowach artysty coś rzeczywiście może być na rzeczy. Jacek Kurski prowadzi bertraktację z kultowymi wokalistkami. Z Alicją Keys chętnie bym się spotkał. Z polskich gwiazd mogłaby to być Beata Kozidrak. Ale tak naprawdę to skład trenerski, który był w tamtym roku i dwa lata temu był wspaniały. Więc ktokolwiek by to nie był, czekamy z otwartymi ramionami. Bo to jest naprawdę fantastyczny format, powiedział muzyk.
Czy słowa Michała Szpaka są zapowiedzią pojawienia się wybitnych postaci muzyki w show TVP? O ile zatrudnienie Amerykanki może okazać się ciężkie dla budżetu telewizji? O tyle Beata Kozidrak jest osobą, która mogłaby być ozdobą show TVP. Przypomnijmy, że portal Pikio.pl informował kilka dni temu, że wokalistka BAM przyjęła ostatnio propozycję zawodową z telewizji Polsat. Czy skusi się także na udział w telewizji publicznej?